Usiądźcie wygodnie, ponieważ na dzisiaj dostałem od Pawła to olbrzymie, gęste miasto. No i trzeba by je rozkorkować. Patrząc tylko na procenty, to tak naprawdę tragedii nie ma, no ale w tym mieście są takie pewne miejsca, w których za bardzo się jeździć nie da. Na przykład Torondo tutaj obok. No i od tego bym może właśnie zaczął. Zobaczmy, co tu jest w ogóle ustawione. Czy są jakieś znaki? Znaki są, a czy mamy na przykład poustawiane jakieś linie, to też jest. I z tego co widzę, to jest zrobione tak, że tu niby mają taki prywatny pas do zjazdu na następnym zjeździe, ale w sumie on nie jest taki prywatny, ponieważ jeszcze tutaj ze środkowego zjeżdżają na ten skrajny. W ogóle właśnie, też ciekawa rzecz w tym mieście, mamy ruch lewostronny, no ale to mi się za bardzo nie podoba, że oni się tak wpychają, bo ja bym wolał, żeby ci zieloni jechali tylko prosto i potem z tego miejsca skręcili tutaj w lewo. Więc ja bym proponował może pousuwać wszystkie te zasady na tym rondzie i zobaczę przy okazji, co się dzieje na tym rondzie tutaj kawałeczek obok. Tutaj nic nie jest poustawiane, no i tu też widzę, że jest troszkę mniej tych pasów. No ale dobra, zajmijmy się tym rondem wcześniej, także na sam początek kliknę sobie jeszcze Ctrl-Shift-Click, żeby też te jakieś przejścia dla pieszych i inne dziwne rzeczy poznikały. No i dobrze, zróbmy wam takie prywatne pasy, czyli stąd pojechalibyście tak, a potem zjechali tutaj, a z tego drugiego pasa możecie tak naprawdę jechać albo na środkowy, albo na prawy, wszędzie tylko nie na ten skrajnie lewy. Patrząc dalej tutaj, to mamy troszkę za dużo tych pasów. Ja bym tutaj jednak chciał mieć tylko dwa takie pasy i nie chciałbym, żebyście mi zjeżdżali na ten skrajnie lewy, czyli coś takiego oraz coś takiego. W tym miejscu oczywiście możecie zjechać, prosto już nie musicie jechać i jeszcze taka jedna rzecz, stąd wy w takim razie nie musicie jechać na środek. No nie no, bo środek i tak prowadzi w lewo, więc jak chcecie jechać w lewo, to już jedźcie tym skrajnym. No i teraz podobne rzeczy poustawiam sobie na tych kolejnych skrzyżowaniach. Także mamy te zasady poustawiane, ja teraz może włączę czas i zobaczymy, czy to coś w ogóle pomoże. Powinni pouciekać na pewno z tych skrajnych pasów, nie będą się tutaj blokowali. Tutaj dołożyłem też dwa pasy, żeby jakoś łatwiej im było wjechać, a potem sobie mogą już wjechać na jeden. No i tak naprawdę problem jest z jednej strony, czyli z przejazdem na to kolejne rondo, na którym też dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, więc zacznijmy może od standardu, czyli Ctrl-Shift-Click. No i tak naprawdę już coś ruszyło, ale ja chciałbym tu może coś jeszcze więcej zrobić. Chwila, bo to już działa. Ja tu chciałem jeszcze jakieś pasy dokładać, żeby były trzy w niektórych miejscach. To znaczy, to się może przydać, bo tutaj widzę, że z tej autostrady troszeczkę się męczą, więc trzy pasy na przykład tutaj. Tak naprawdę tu też się przyda, tu się przyda, może jeszcze tu. Okej, a tu już nam ucieka jeden pas, więc dalej mogą być dwa. Powstało coś takiego, oddalam kamerę i zobaczcie, jest pięknie. Przecież to rondo po prostu stało w miejscu, tutaj też nie dało się podróżować w tym momencie, no jest genialnie. Jak tak oglądałem to miasto przed odcinkiem, to ja myślałem, że tu będzie trzeba jakieś straszne przebudowy robić. Jakiś na przykład tunel, żeby pozbyć się tej drogi i tej drogi, żeby nie były podłączone do ronda czy coś takiego, a tu takie proste zmiany i naprawdę można się pozbyć tego. No dobrze, w takim razie idziemy szukać koreczków dalej, a nie musimy szukać daleko, ponieważ tu widzę, że jest coś jeszcze na czerwono, ale tak naprawdę tu się dużo nie dzieje. Tu jest parę tych ciężarówek, zatrzymują się przed wjazdem na rondo, no nie nazwałbym tego korkiem. Mogę tak na szybko jeszcze kliknąć tutaj Ctrl-Shift-Click i ewentualnie przeanalizować, co tu jest porobione. Ale raczej nic złego się tutaj nie dzieje i to głównie też przez to, że nie ma zasad na wjeździe, bo gdyby na wjeździe było poblokowane, że trzeba w konkretne miejsce wjechać, wtedy mogłyby być jakieś problemy. Ale jak tutaj nic nie jest ustawione, no to mogą zająć dowolny pas i potem już robić to, co muszą. Może ja to rondo już zostawię w spokoju, bo naprawdę tu się nic nie dzieje. Parę samochodów stało, ale teraz już ich nie ma. Więc przejdźmy może teraz tutaj na drugą stronę, zobaczmy co się tu dzieje, ponieważ troszkę tych skrzyżowań jest, ale znowu, czy to są jakieś wielkie korki? No dobra, trochę tych ciężarówek stoi, no i tu mamy światła. Teoretycznie mógłbym je wyłączyć, ale też za bardzo nie chcę zepsuć tego miasta, bo z tego co patrzyłem, tutaj jest ustawiona jakaś sygnalizacja czasowa. Wolałbym tego nie ruszać, bo nie znam się akurat na tym. No
a też te korki nie są jakieś super wielkie. Stoją po prostu do skrzyżowania, nic się wielkiego nie dzieje. Mogę wam na przykład pomóc w ten sposób, żebyście sobie tutaj podjechali kawałek bliżej. Tutaj coś takiego już było ustawione, dalej w tym miejscu pewnie podjeżdżajcie tam bliżej do skrzyżowania i tutaj też zapraszam. A wolałbym jednak nie rozwiązywać problemów gdzieś, gdzie ich nie ma. A to skrzyżowanie dalej, co tutaj mamy? Też są światła, one już nie są czasowe, więc powiem tak, może ich się tutaj pozbędę, żebyście mogli jakoś szybciej przejeżdżać. W okolicy jakieś światła też są, ale nie, no nic się nie dzieje. Jak się patrzy na to z daleka, to serio tragicznie wygląda, no ale jak się przybliży, parę ciężarówek gdzieś sobie przejeżdżają, za chwilę dostają zielone światło i jadą. Więc przejdźmy może sobie dalej gdzieś tutaj, bo też przynajmniej z daleka widzę, że jest troszkę czerwono. No ale znowu, mamy jakąś sygnalizację czasową, więc pewnie jakoś sobie z tym poradzicie. Parę ciężarówek stoi. Dalej, tutaj jest niestety taka stacja. No i z czymś takim to ja tak naprawdę dużo nie zrobię. To znaczy, mogę zrobić coś takiego, żebyście wjeżdżali na nią tylko z tego lewego pasa, czyli to przyblokować, chociaż widzę, że coś tu już było robione. To jest serio przemyślane miasto i ja nie chcę tego zepsuć, bo jeśli oni by zjeżdżali tylko z lewego, to wtedy ta kolejeczka mogłaby się ustawić za długa i przyblokowałaby na przykład skrzyżowanie. Może serio, lepiej tego nie ruszać, zostawmy. Czy ja coś w ogóle dzisiaj pozmieniam w tym mieście? Okej, szukamy dalej. Gdzie są jeszcze jakieś prawdziwe korki, przez które to miasto po prostu nie daje rady? O, takie coś na autostradzie, to już nie jest zbyt fajne. I dzieje się to dlatego, że wjeżdżamy sobie tutaj, a potem przed nami już nie ma samochodu. Czyli wy się za bardzo zatrzymujecie, bo jak podjedziemy dalej, jest sygnalizacja świetlna i tutaj z nią nie było nic kombinowane, więc ja ją po prostu wyłączę, żeby oni mogli szybciej uciekać w stronę miasta, nie przyblokowali mi autostrady. Tu już jakieś wjazdy na zablokowane były poustawiane, no pięknie, pięknie zrobione miasto. No a w tym miejscu co się dzieje? Czy są jakieś znaki? Niestety, są takie znaki, nie polecam, to tylko przeszkadza, tutaj też się tego pozbędziemy i dzięki temu teraz te ciężarówki szybko będą mogły wjeżdżać. Pytanie, czy to dobrze, bo jak nam szybko wjedzie dużo samochodów do miasta, to się może okazać, że tutaj to po prostu wszystko nie wyrobi i się zrobią jeszcze większe korki. No, ale to tak naprawdę musimy poczekać i zobaczymy. Wydaje mi się, że jest dobrze. Korek na autostradzie zniknął, tutaj te samochody szybko przejechały, dalej też się nie zrobił jakiś gigantyczny ruch. Kupujesz gry na Enebie? Przed kolejnym zakupem kliknij w link w przypiętym komentarzu, jeśli chcesz mnie wesprzeć. Wielkie dzięki. Co jeszcze mogę tutaj poprawić? Kolejny wjazd do miasta, kolejne koreczki na autostradzie. Zjeżdżamy sobie tędy, wjeżdżamy na taką drogę, później robią się trzy pasy, po czym zjeżdżamy na dół i jest rondo. No dobrze, więc coś dla mnie. Ctrl Shift Click, dalej, czy robimy coś z tymi zasadami? Pokażcie mi. Ja bym zrobił, tam na początku mi to dobrze poszło, więc ja bym się tutaj ich pozbył i zrobiłbym to troszkę lepiej. Tutaj, może nie taka asymetryczna droga, tylko niech ona będzie taka. Zawsze będzie łatwiej z tym wjazdem na to później. Trzy pasy na pewno w tym miejscu bym chciał. Na razie tyle i teraz bym kombinował z tymi ustawieniami. Tu będziecie mieli prywatny pas, dalej jedziecie tam, stąd zjeżdżacie. Dalej, ponieważ tu jest taka wąska droga, to ja bym to zrobił tak, że na pewno z tego zjeżdżacie i tu chyba nie będziecie mieli takiego prywatnego pasa. Poza tym i tak was jakoś super dużo nie jeździ, więc niech to wygląda na przykład tak, tak i tutaj wjeżdżacie na ten skrajny. To znaczy chodzi mi na ten wewnętrzny. Dalej, co tutaj? Możecie zająć tak naprawdę dowolny, tak, dowolny. Stąd byście pojechali albo na lewy, albo na prawy. I skoro wcześniej już pas wybraliście, to tu jedźcie po prostu prosto i teraz dopiero tutaj moglibyście zmienić albo tak, albo tak. No a tu oczywiście prywatny pas, tak, oraz do zjazdu, a ci, którzy jechali tym, też już bez zmian, bo sobie wcześniej ustalili, zjadą po prostu tutaj. Jeszcze oczywiście zapomniałem o jednej rzeczy, czyli wy stąd musicie też pojechać do środka, żebyście mogli gdzieś tam dalej jeździć. No i przejdziemy sobie jeszcze kawałek wcześniej, czyli żebyście tutaj jechali na przykład tak i tak, a jeśli chcecie zmienić pas, no to robicie to wcześniej na autostradzie. Okej, więc tu nie musicie, a stąd, żeby nie było zawracania, jedźcie tak oraz tak. No i co z tego wyszło? Jest bardzo dobrze. Kolejny koreczek rozwiązany, nie ma problemów na autostradzie. Chyba właśnie tak muszę podchodzić do tego miasta. Nie ruszać jakichś tam sygnalizatorów czasowych, tylko właśnie poprawiać to, co się da, na przykład takie ronda. No to co? Może kolejne rondo, co wy na to? Bo tutaj też tak strasznie czerwono, a dalej jest pusto. To mogliby może jakoś szybciej zjeżdżać, tu też taka zakorkowana ta droga. Tylko że zacząłbym może od czegoś takiego, żebyśmy tu mieli taką troszkę szerszą drogę na cztery pasy. Czy gdzieś to jeszcze będzie potrzebne? Tu są jakieś
spalarnię to raczej nie, tam was jakoś super dużo nie jeździ, więc tak naprawdę tylko to. Ctrl Shift Click obowiązkowo, a teraz sprawdzamy, co tu się jeszcze dzieje. Wjeżdżacie, każdy na inny pas, bardzo dobrze, ale dalej powinno być tak, żebyście stąd zjeżdżali tutaj, a tędy jechali prosto, tylko że tu to ja będę potrzebował trzech pasów. To sobie poszerzamy i w takim razie pojedziecie sobie tak i tak, a ci ludzie stąd będą mieli ten swój prywatny pas, a tu pojadą na ten wewnętrzny. No i teraz stąd możecie sobie zjechać, dalej z tego zjechać, a tutaj pojechalibyście tak albo tak, no tu się dużo nie dzieje, więc już może nie będę robić jakiegoś prywatnego pasa, tu jedziecie dobrze i potem w tym miejscu też moglibyście zająć dowolne. I tak ja chyba za dużo robię z tymi zasadami, bo tu się po prostu pusto robi dosłownie po chwili, nic się nie dzieje. Dalej, co my tutaj mamy? Kolejeczka w tym kierunku, dlatego że tu nam wjeżdżają samochody wyjeżdżające z tej części miasta. Czy tu się w ogóle zgadza ilość pasów? Mamy wcześniej 3 pasy, a później są 4. No dobra, czyli wy wjeżdżacie na ten swój, tylko że później pod tym wiaduktem wy się jednak wpychacie tu, mimo że moglibyście to zrobić wcześniej. To znaczy, trochę mi się nie podobają te ciągłe zmiany tu. Może ten wjazd zrobilibyśmy po prostu jednopasmowy, żeby tutaj bardzo nie kombinować. Ta droga nie musi być aż taka szeroka. Niech tu będą tylko 4 pasy, potem zjeżdżamy, mamy 3, potem jedziemy dalej na 4. Dobra, czyli to się zgadza. Tutaj też tych pasów chyba jest troszkę za dużo. Jak to wygląda? Aha, bo wy tutaj w różne miejsca możecie jeździć, ale nie, to jest niepotrzebne. Nikt tędy praktycznie nie jeździ, więc niech tu będzie jeden pas i dopiero potem możecie sobie gdzieś tam wybrać, gdzie jedziecie. Okej, tutaj z 3 zjeżdżamy na 4, ale wcześniej też były 4. Co to jest? Chwaliłem tam, że fajnie przemyślane miasto, no ale na tych autostradach to serio dzieją się jakieś dziwne rzeczy. To sprawdźmy jeszcze, co się tutaj dzieje. Mamy 4 pasy, jeden odchodzi, mamy 3, później dalej 4, dalej chwilowo są 3, zamieniamy na 4, tutaj znowu 4, odjeżdża nam jeden, mamy 3 i teraz jedziemy sobie jakiś fragment na 3, po czym, no dobra, możemy się rozjechać na 4 po to, żeby tutaj zjechać, dalej 3, później 4, dobra, ja to jeszcze kawałek rozciągnę, bo i tak dalej będą te 4 pasy, tutaj też bym chciał mieć 4, więc w takim razie to sobie możemy tak poblokować, tutaj możemy to poblokować, ale nie tak, tylko ci, którzy jadą prosto, niech jadą prosto i tylko ci na tym niebieskim mogą albo jechać prosto, albo wjechać na ten lewy pas, w którym już później zjeżdżają. Dalej, w tym miejscu też Ctrl S sobie kliknę, jedźcie tam, gdzie powinniście, to jest dobrze zrobione, no i tak naprawdę zobaczcie, koreczki zniknęły. Jak się tak patrzyłem na to miasto, to myślałem, że to będzie strasznie coś takiego rozwiązać, bo to miasto takie duże, gęste, no a z tego co widzę, to jak na razie jest dosyć prosto. No dobra, ale co my tutaj mamy? Dużo autobusów, przystanek zaraz za wjazdem do miasta. No niedobrze, niedobrze, ale tu jest gęsta w ogóle siatka tych autobusów. No ale skoro mamy przystanek kawałek dalej, to czy ten jest potrzebny? No niby on jest do tej stacji metra, co nie? No ale to jeśli bardzo coś takiego chcemy mieć, to ja bym proponował, żeby ten autobus przejechał jakoś tędy, nawet to się może tutaj zatrzymywać, żeby w razie czego, jakby było ich dużo, żeby sobie objechały, zatrzymały się tutaj i ci piesi sobie już jakoś tam podejdą. Ten też przesuwam. Ile tego jeszcze tutaj jest? Proszę bardzo, wszystkiego tego się pozbywamy. Po drugiej stronie może to jakoś bardzo nie przeszkadza, to już jest na wyjeździe. Dalej, co my mamy tutaj? Światła. Oczywiście do wyłączenia. Proszę mi szybko wjeżdżać oraz rondo. Czy przy rondzie dużo się dzieje? No tak troszkę ciężko. Czy ciężko? Może nie aż tak ciężko wam tutaj wjechać. Coś jest poustawiane, jeszcze sobie kliknę. No i teraz pytanie, czy ja w ogóle powinienem ruszać jakoś to rondo? Dużych problemów nie ma tak naprawdę. Problemem nie jest samo rondo, tylko to, że na tej drodze tyle tych samochodów czeka. I też jakieś chcą dojechać z tej drogi. Czy to skrzyżowanie w ogóle nie jest za blisko? No właśnie, tak mi się wydaje, że niepotrzebnie tak blisko przy rondzie robimy skrzyżowanie. Aha, Mówita nie mamy. No dobrze, poradzimy sobie bez Mówita. Niech ta droga dochodzi po prostu jakoś tutaj. Te strefy tutaj pooddaję i na pewno powinno być troszkę prościej. Później, w tym miejscu bez świateł, tutaj bez świateł, tutaj bez świateł i tu też je mogę wyłączyć. No i tak z jednej strony już bym to zostawił, ale z drugiej to największy problem mamy tutaj, żeby oni wjechali. Ale takie coś można by też rozwiązać niekoniecznie rozbudowując to rondo, dodając jakiś kolejny pas, tylko po prostu pozbywając się tych znaków oraz dodając możliwość wjazdu na zablokowane skrzyżowanie tu. Wtedy te samochody z tej strony powinny szybko zniknąć, a może to jakoś bardzo też nie przeszkodzi na tym rondzie. No dokładnie o to mi chodziło, tylko że teraz znowu zrobił się jakiś problem z tej strony, ale to nie przeze mnie, nie. Oni tutaj dojeżdżają, ciężko jest skręcić w lewo, ponieważ tu jeżdżą jakieś takie ciężkie
ciężarówki i co potem? Halo, gdzie wy jedziecie? Tu jest problem ze skrętem? No ja się domyślam, co tu może być. Pewnie jakieś znaki pierwszeństwa, tak? Nie, nie pierwszeństwa. Stop! Kto to tu dał? Nie robimy takich rzeczy na takiej drodze. Tutaj też wolałbym się tego pozbyć, tego się pozbędziemy. Absolutnie czegoś takiego tu nie chcemy w ogóle. To jest jakieś takie rondo. No dobrze, niech sobie rondo będzie, ale niech nie będzie znaków stop. I może skoro to jest taka ważna droga, to dołożymy tutaj 4 pasy, na przykład jakoś tak do tego skrzyżowania, żeby w razie czego z tego, a nie, tutaj jest rondo, przepraszam. Więc tę drogę wróćmy normalną i jedyne nad czym mogę się teraz zastanowić, to jeszcze żeby zrobić dojazd do ronda troszeczkę szerszy. Tylko pewnie mi się tutaj coś popsuło, no, ale to już drobiazg, niech to działa tak, a stąd sobie zjeżdżajcie. Ten przystanek prosto za rondem to chyba nie jest najlepszy pomysł, więc ja to przesunę kawałek dalej i jeszcze jeden, czy mi się to nie przesunęło, no nie wiem. No dobrze, zostawmy może tę strefę, przejdźmy sobie na drugą stronę, bo tu widzę jakąś taką główną drogę, troszkę przykorkowaną i to chyba głównie przez autobusy. Albo tak to z góry wygląda, to znaczy mamy bus pasy, mamy dużo skrzyżowań i na każdym skrzyżowaniu światła. No to raczej nie może dobrze działać. Zacząłbym może od wyłączenia tych świateł na tej głównej drodze. Tutaj jakoś do tego mostu i teraz jeszcze w drugą stronę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tam jeszcze daleko, 8. Dobra, więc to jest jedna rzecz. A teraz, co to w ogóle jest za linia? Proszę, szczegóły. 11 pojazdów, no dobra, nie ma tego jakoś tak strasznie dużo. Może tego bym nie ruszał. A czy coś tu mogę poprawić, jeśli chodzi o przystanki? To znaczy, no nie wiem, czy coś tu zmieniać są w jakichś takich w miarę logicznych odległościach. Troszkę dużo jest tych linii, zgadzam się. No a zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ty czekasz, ponieważ ten teraz zgarnia ludzi, podjeżdża. No niestety, te drogi są takie krótkie, że te autobusy muszą niepotrzebnie czekać. Chyba że porozdzielamy to sobie. Bo ten przystanek może być na przykład wcześniej z tej niebieskiej linii, a ta taka pomarańczowa niech się zatrzymuje tu. Żeby nie było aż tak dużo tych autobusów na jednym przystanku. Później, czy coś zrobimy tu, możemy na przykład to sobie przesunąć, to sobie przesunąć i też zawsze będzie tego trochę mniej później. Jest taka linia, która ma tu przystanek oraz tu przystanek. Bez sensu, pozbywam się jednego, pozbywam się drugiego. Chyba że ona nie miała tam przystanku, no ja nie wiem. No nie, jak najeżdżam na tę linię, to ma przystanek tutaj, a ta druga no to ma tu. Dobra, w razie czego nawet jak tam jakiś jeden przystanek usunę, to dużo się nie stanie. Może spróbowałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby te przystanki nie były zaraz za skrzyżowaniem, bo potem te autobusy się blokują, bo ten sobie gdzieś tutaj stoi. Także nie za skrzyżowaniem, tylko raczej przed skrzyżowaniem. Zobaczmy, przesuńmy sobie to tutaj, dalej ten przystanek. Ile tego tutaj jest? 3? Czy halo? Ile tego jest? Nie wiem. Mniejsza z tym, ważne, żeby to przesunąć. Z tej strony możemy zrobić podobnie, czyli to wszystko, co jest w tym miejscu, bym tutaj przesunął, czyli jakieś 4 przystanki. Dalej, tu coś jest, poprosiłbym raz i dwa, ten jest nawet dobrze. Czy dalej gdzieś będą jeszcze jakieś takie problemy? No tutaj to jest tak od razu za skrzyżowaniem, ale też jednocześnie przed skrzyżowaniem. Także tego niestety już nie zmienię. Włączmy czas i zobaczmy, czy w ogóle to coś pomoże. Tak sobie sprawdzam pomarańczową linię i no jakoś super dużo ludzi na tych przystankach nie czeka. Autobusy też nie wszystkie są jakoś super pełne, więc może nie jakąś drastyczną zmianę bym wprowadził, ale niech ich jeździ na przykład 8. Zawsze parę tych pojazdów mniej. Nie będą się tutaj aż tak blokowały. Możemy zobaczyć też na tę żółtą linię. Na przystankach no nie ma jakichś wielkich tłumów. Jeśli chodzi o pojazdy, to też nie jest tak, że one wszystkie są zapełnione, a mamy ich aż 20. Zmniejszę to chociaż do 15 też, żeby nie przesadzić z tym. Dalej, co tu jeszcze mamy? Niebieska linia. Też 20 pojazdów, przystanki puste, pojazdy również nie jakoś strasznie zapełnione, także z 20 zjeżdżamy sobie na jakieś 15. Mogę też sprawdzić jeszcze te małe autobusy, o których wcześniej mówiłem, że raczej nie będę ruszał, ale nikt nie chce z tego korzystać. Te przystanki są puste, więc nie 11, tylko 7, 6. Dobra, 6 może być. Wydaje mi się, że jest lepiej. Tak, może nie jest idealnie, dalej te autobusy troszkę się blokują, ale w porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej, jest poprawa. Także idziemy dalej i mamy tutaj taki most. A na moście niestety korek i to jest korek głównie w tamtą stronę, tak? Czyli tutaj to nawet nie da się wjechać na ten most. To nie jest to, że światła was blokują, tylko blokują was te samochody, które nie mogą później zjechać. A później mamy pustą drogę tutaj, po lewej, mamy w miarę pustą drogę poza tym autobusem, tylko że wy jakoś super szybko nie chcecie tam jechać. Świateł tu na szczęście nie ma, dużo skręca w lewo. Są też jakieś zabytkowe kamieniczki, których raczej nie chcielibyśmy już
uszkodzić. Także zaczynamy od tego przystanku oraz przystanku tej linii. Przesuwamy to tam, żeby to was tu nie blokowało. A kolejną rzeczą to byliby ci piesi, bo oni sobie przechodzą przez to przejście, a mogliby to równie dobrze zrobić, no na przykład tutaj. Mają tutaj nawet jakąś ścieżkę, żeby był jakiś skrót w tamte okolice czy w te. No nie jest to konieczne, żebyście akurat mi blokowali tak ważne skrzyżowanie, więc przepraszam was bardzo, będziecie musieli przejść kawałeczek naokoło, ale dzięki temu będzie się tu dało normalnie skręcić. Aha, tylko że jest jeszcze jeden problem, ponieważ oni przechodzą na tym przejściu. Jego też muszę się pozbyć. Korzystajcie sobie jakoś z tego, korzystajcie z tego i też dojdziecie gdzie chcecie. Dalej, bardzo, bardzo niedobra rzecz, czyli znaki pierwszeństwa. W tej grze to niestety za bardzo nie działa, nie polecam z tego korzystać, ewentualnie w jakichś tam pojedynczych przypadkach tylko. No i skoro tak dużo was tutaj chce skręcać w lewo, to ja bym proponował ustawić sobie, żebyście z lewego pasa skręcali tylko w lewo. Ci, którzy chcą jechać prosto, będą to mogli sobie szybko zrobić z prawego oraz jak będą chcieli skręcić w prawo, też z prawego. No i nawet już przejechaliście, problemy teraz się robią tutaj na tej drodze, ponieważ mamy światła, które znowu was blokują, a tam można normalnie jechać, tam można normalnie jechać, także to jest bez sensu. Wyłączamy i proszę mi uciekać. Co tu się jeszcze stało? Aha, oczywiście, autobus jedzie lewym pasem, bo sobie może ignorować strzałki, także może zróbmy jednak tutaj taką linię, żeby na pewno autobus nie mógł tędy przejechać. No i też, co mi się nie podoba, to ten przystanek od razu tutaj, więc to przesuwamy raz, dwa, trzy. Proszę się zatrzymywać w tym miejscu i może już profilaktycznie zrobię to też tutaj, odsuniemy to od tego skrzyżowania. No ale dalej ten autobus tutaj przeszkadza, zatrzymał się, jeszcze jakiś kolejny czeka i z tego mostu nikt nie zjeżdża, więc przesuniemy to jeszcze dalej. Nie tutaj się będziesz zatrzymywał, aha, bo ten zielony się zatrzymuje tu, później kawałek dalej, bez sensu, tego się w ogóle pozbywam, a jeśli chodzi o tę linię, oni by się mogli tu zatrzymywać, ale przystanek jest dosłownie kawałek dalej, więc w ogóle tego tu nie chcę. Ten po tej stronie na razie niech sobie zostanie, ale tutaj to mi to przeszkadza. No dalej jest tutaj czerwono, ale tak naprawdę tragedii nie mam. Nie podoba mi się to, że wy się tutaj zatrzymujecie, to znaczy nie wszyscy, ale czasem o, mimo że chce skręcić w lewo, mimo że nie idą piesi, mimo że tu nie idą piesi, nic mu nie może przeszkodzić, on się zatrzymuje. Dlatego przyda nam się tutaj znak wjazdu na zablokowane skrzyżowanie. Niestety będą też z tego korzystali na tym prawym pasie, nie da się tego ograniczyć tylko do tego lewego, ale może to nie będzie jakimś wielkim problemem, no i jak widzicie zrobiło się tutaj już pusto. Zobaczmy sobie co się dzieje kawałek wcześniej, bo tutaj mamy ciekawy przystanek, na którym no jest dosyć dużo ludzi, czy oni tu w ogóle wsiadają, 12 na 80, nikt za bardzo nie chce tutaj wsiąść. Możliwe, że czekają na jakiś inny autobus, no tylko, że to blokuje nam cały ten ruch i chyba jeszcze rondo? To też, przesuniemy sobie kawałek dalej, jeden, drugi oraz trzeci. Ja się tak w ogóle zastanawiam, czy nie lepiej byłoby wyłączyć tych świateł, bo znowu mamy skrzyżowanie jedno, kawałek dalej drugie, niepotrzebnie tylko mi się tu będą zatrzymywali. A, i tu jeszcze jest jakiś przystanek, zaraz za zjazdem z tego ronda. Czy to nie jest czasami przystanek tej samej linii, której przystanek mamy tutaj? No dokładnie, to jest to samo. Nie potrzebujemy tego, dalej. To ma tam przystanek kawałek dalej, nie musi to być tak blisko, tego też się pozbywamy. I w takim razie może zrobimy to tak, że ja się pozbędę tych trzech przystanków, niech one będą przed rondem przy stacji metra. Czyli ta strefa będzie tutaj jako taki jeden przystanek, no tylko po różnych stronach troszkę dalej od siebie. No dalej to jest troszkę czerwone, ale tak naprawdę dużo się już tutaj nie dzieje. No wiadomo, te autobusy się tutaj zatrzymują, trochę ten ruch blokują, ale nie ma już takiej tragedii, jaka była wcześniej. Przechodzimy w takim razie teraz jeszcze za ten most i tu się chyba coś działo na tym skrzyżowaniu. No właśnie, z tej strony ustawia się jakaś taka kolejka i co wy chcecie? Wy tu skręcacie w różne strony i z tego co się domyślam, to tu będziemy mieli sygnalizację czasową. Wolałbym tego nie ruszać, tylko pytanie, czy uda mi się to rozkorkować. W ogóle chwila, bo mi się to cały czas myli. Bo my tu mamy ruch lewostronny, tak? Czyli jak tu po lewej jest korek, to to nie znaczy, że korek jest do tego skrzyżowania, tylko w drugą stronę. No i bardzo dobrze, bo właśnie tego nie chcę psuć, ale chcemy naprawić to, co się dzieje tu. Światła jedne, dalej na szczęście nie ma świateł, tutaj też nie ma świateł, a ten autobus sobie czeka. Dlaczego? Ponieważ skręca w lewo i ma przystanek zaraz za skrzyżowaniem. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze, a poza tym kawałek dalej jest kolejny przystanek. No halo, ale to można sobie nawet wyobrazić, jakby to wyglądało w prawdziwym mieście. No jak jestem tutaj, to chyba przejdę taki kawałek na ten przystanek, a nie żeby ten autobus musiał się dosłownie co skrzyżowanie zatrzymywać. Tego tutaj nie chcemy. Dalej, ta linia też tam ma przystanek, ta linia też tam ma przystanek, kolejna, no właśnie. Powinno być teraz dużo
dużo, dużo wygodniej z tym skrętem, chyba że nie będzie, ponieważ ta kolejka i tak trochę tutaj zajmuje. Możemy to rozwiązać na pewno w ten sposób, że przesuniemy te wszystkie przystanki kawałek dalej, bo znowu są tutaj przy jakimś skrzyżowaniu, a jak to nie pomoże, to ewentualnie jeszcze to jakoś porozdzielam. Chyba że ja bym tutaj też sprawdził na te szczegóły dotyczące linii, bo w tych okolicach jeszcze tego nie robiłem. Te czerwone autobusy, ich jest tylko 5, tym bym się w ogóle nie zajmował. Czy ta linia była już przeze mnie zmieniana? 23 pojazdy nie są zapełnione, na przystankach też nie ma jakoś strasznie dużo ludzi. Zmniejszyłbym to na przykład do jakichś parunastu, no nie wiem, 14. Później ta niebieska linia, zobaczmy. 27 pojazdów. Tu niby jest jakiś przystanek, gdzie jest 367 pasażerów, którzy czekają. No ale tak ogólnie też dużo się nie dzieje, także nie 27, tylko na przykład 20. Czy jeszcze jakaś linia tędy jeździ, ta jasno niebieska na przykład? Aha, ale ty wracasz do zajezdni, a tymi się już zajmowałem. No dobrze, więc tu powinno być na pewno troszkę prościej i ogólnie w tym miejscu już ten koreczek zniknął. No, czeka jakiś autobus, coś tutaj blokuje. No mogę niby próbować dać tutaj szerszą drogę, no ale nie wiem, czy to pomoże. Takie 6 pasów na przykład. Halo, halo, co ja tutaj dałem? 4-pasmową dałem. Nie takie coś, tylko 6 pasów. Okej, wtedy ten autobus będzie tutaj bardziej po lewej, nie będzie pozostałym przeszkadzał, mogę to jeszcze przeprowadzić kawałek dalej. No i w sumie możemy jeszcze dojść do tego skrzyżowania na przykład. Niech to już będzie w jednym stylu. No nie wiem jak dla was, ale dla mnie zrobiło się tutaj po prostu pusto w porównaniu do tego, co mieliśmy przed chwilą. Jedźmy dalej, ponieważ tutaj jest 6 pasów w jednym kierunku, mimo tego one są zakorkowane i te autobusy ze skrajnego lewego skręcają w prawo. Genialne! Po prostu świetnie. Wiem, że w ustawieniach jest coś takiego, żeby zabronić autobusom ignorowania strzałek, ale nie wiem, co się wtedy podzieje w innych częściach miasta, więc może nie będę tego tutaj teraz komuś zmieniał. Poustawiam po prostu te linie, żeby te pojazdy na przykład jechały jakoś w ten sposób, a stąd to niech już sobie jadą gdzie chcą. Byle nie było czegoś takiego, że ze skrajnego lewego mi ten autobus tam jeździ. Coś niby się poprawiło, tylko że dalej ta kolejka jest strasznie długa do tego miejsca. A chwila, chwila, a tym się zajmowałem? Nie, 19 takich autobusów też nie jakoś super obciążonych. Zjeżdżamy z tym na przykład do 12, a poza tym zrobię to, o czym już mówiłem, czyli trochę to porozdzielam, przesuńmy sobie ten przystanek oraz ten przystanek w to miejsce, żeby te wszystkie autobusy nie zatrzymywały mi się w tym samym miejscu. I znowu, przejeżdżamy skrzyżowanie, kolejny przystanek tych samych linii. Usuwam po prostu wszystko, idźcie na te przystanki w okolicy. Problemy oczywiście jeszcze tu, bo jakiś autobus sobie czeka na lewym pasie po to, żeby jechać prosto, a tam są przyblokowani i przez to nie mogą ludzie jechać w lewo, więc to jest po prostu do rozdzielenia, z lewego w lewo, z prawego na wprost. Tylko, że w sumie te autobusy i tak się tego nie posłuchają, więc ja to muszę zrobić tak, żeby z lewego naprawdę się jechało w lewo, na dowolny, ale w lewo. No i co ja tutaj mogę zrobić? Nazwijmy to może jakimś dworcem głównym, no co ja poradzę? Mamy tutaj jakiś park, jakiś taki załóżmy rydeczek, no i czekają autobusy na turystów. Tak, oczywiście, oczywiście. Na szczęście czekają tak przy brzegu ulicy i może jakoś bardzo nie przeszkadzają, chociaż z tego co widzę, zwykłe samochody też się wpychają na ten pas, żeby potem gdzieś tam pojechać. No ale cóż, nie blokują mi tego skrzyżowania? Na szczęście nie, więc jakoś może to będzie działało. To zostawiamy może to i przechodzimy szukać kolejnych fajnych korków, a widzę tutaj jakieś zakorkowane ronda, więc może się tym zajmiemy. Może nawet nie jakoś bardzo zakorkowane, no ale jakiś ruch tutaj mamy. Więc zacznijmy od standardowych rzeczy, Ctrl Shift Click, a dalej to ja bym się pozbył tych zasad i porobił tutaj jakieś prywatne pasy. Zrobiłem tutaj coś takiego i tak naprawdę jedyną taką dziwną, problematyczną rzeczą to było to skrzyżowanie, ponieważ tutaj od razu skręcamy w lewo i wjeżdżamy tam, więc to może nie jest jakieś takie super standardowe jak na rondo, no ale dobra, niech będzie. I w ogóle chyba coś popsułem, tak, bo stąd nie możecie tam pojechać, więc coś takiego jeszcze wam dodam. No tylko, że to bardzo nie pomoże, ponieważ kolejka się ustawia na autostradzie, a zjechać za bardzo się nie da, więc będzie trzeba zastosować sztuczkę, czyli pozbyć się tych znaków oraz wpuszczać
dostać ich tutaj dużo szybciej. No i teraz pięknie sobie tutaj wjeżdżają, minie troszkę czasu i te wszystkie samochody po prostu nam stąd znikną, a potem już będą pojedynczo wjeżdżały. No i stało się dokładnie to, o czym mówiłem, czyli autostrada pusta, tutaj już nikt nie wjeżdża, rondo sobie działa. Przechodzimy na sąsiednie rondo, ponieważ chyba zaraz za zjazdem, nie, chwila, tak, to jest zjazd. Okej, bo ten ruch lewostronny mnie tu trochę myli. No jest tutaj niestety taki przystanek, przez który ciężko jest zjechać, także ja może spróbowałbym to przesunąć po prostu kawałek dalej. Może nie będzie problemów tam. Zobaczymy później. Zaraz za rondem. Takie światła to też mi się nie podoba. Później tu jakieś światła, może ja to na razie zostawię. Jakoś to działa, ale ja bym sprawdził, co z tymi autobusami. Ile ich tutaj mamy? 14. Czy ja już tą linią się zajmowałem? W sumie nie wiem, bo te kolory mogą się powtarzać. No ale autobusy nie są przepełnione, więc zjedziemy sobie, no nie wiem, do 11. Dalej, ten autobusik. Co się tutaj dzieje? 12. Możliwe, że to już ruszałem. Dobra, zostawmy go. Jeszcze takie niebieskie, co tutaj jest? 16. No i w miarę pusto. Dobra, mogę jeszcze to zmienić na jakieś 12. Wrócę jeszcze na chwilę tu, bo widzę, że coś się stało. Wy tu macie problem z wjazdem na rondo, tak? To znaczy, wy się tutaj zatrzymujecie. Aha, bo część pewnie chce jechać w lewo, część w prawo. Ewentualnie mamy tu jakieś ciekawe znaki. No oczywiście, pozbywamy się ciekawych, a raczej nieciekawych znaków, żeby to działało trochę szybciej i skoro mamy taką kolejkę na tej strefie przemysłowej, to albo będzie tu trzeba zrobić trochę szerszą drogę, albo się jej w ogóle pozbyć, albo nic nie robić, bo jak czas upłynie po usunięciu takich znaków, to ta droga robi się pusta. No okej, więc nic nie trzeba robić. Dalej, możemy zrobić coś jeszcze tutaj, ponieważ te światła są. Niech one mi tu jakoś nie przeszkadzają. No i się poprawiło, więc wracamy tu, ponieważ też widziałem różne ciekawe rzeczy. Co tu się dzieje? Zwalniacie jakoś? No tak, nie macie tutaj wjazdu na zablokowane. Proszę bardzo. To są zwykłe światła, nie jakieś czasowe, więc może ja je wyłączę, żebyście szybciej wjeżdżali. Później, w tym miejscu pozbywamy się tego. Dalej, czy coś tu będzie trzeba zrobić? Duży ruch, wąskie drogi. Nie jest to idealne połączenie, dlatego cztery pasy niech dojeżdżają do tego skrzyżowania. I może jeszcze takie cztery pasy na przykład w tym miejscu, bo tu jest dalej przejazd na taki wiadukcik, więc niech to będzie trochę szersze. Tu się zastanawiam. Z tym może jeszcze chwilę poczekam. Coś tu się po czasie poprawiło, ale jeszcze chciałbym, żebyście może szybciej tu w lewo skręcali. Tutaj mamy taką drogę 4 plus 2. Ja bym chciał może na przykład drogę 4 plus 3, no ale nic takiego tutaj ciekawego nie znalazłem. Ale są też inne sposoby, żeby ludzie szybciej wjeżdżali. Na przykład wjazd na zablokowany, więc ja bym zaryzykował coś takiego. I mogę wam na przykład kazać jechać tylko na ten lewy pas, a cała reszta, no nie wiem, niech się pcha na ten prawy, tylko że to teraz trzeba ustawić, czyli co, tak i tak, a to na przykład niech służy tylko do skrętu gdzieś tutaj w prawo. Dalej, będziecie też jechać stąd, tutaj jest ta strzałka do skrętu w prawo, więc pchajcie się na ten pas. Dzięki temu ten lewy będzie pusty, tylko dla tych ludzi, którzy chcą tędy jechać, tylko że w tym momencie nie ma ich jakoś super dużo, w ogóle straszna tutaj plątanina jest. Skoro mamy tyle pasów w tym miejscu, to dlaczego tutaj są tylko dwa? To może ja taką drogę asymetryczną 2 plus 4 zastosowałbym też w tym miejscu, no właśnie, niech to po prostu będzie dłuższe. Jest jakaś szansa, że to teraz będzie działało troszkę wydajniej, jak oni już tutaj wybiorą sobie odpowiedni pas i potem tam szybko pojadą. No nawet mi się to podoba, jest okej, z tej strony jest dobrze, problemy może są tutaj, ale też niewielkie. Źle by było, gdybyśmy przyblokowali rondo, chociaż i tak lepiej by było, gdybyście szybciej troszkę jechali. Tu jest dobrze ustawione, no to co, teraz chciałbym, żebyście z tego prawego skręcali szybko tam. To co, ryzykujemy, włączamy, wjazd na zablokowane, spróbujmy. No i pięknie to teraz z góry widać, jak oni sobie tam przejeżdżają. Trochę tych samochodów pouciekało, ta droga opustoszała. No tylko, że może się przyblokować nam jeszcze jakaś inna droga, a może nie. Może tutaj jakiegoś takiego super wielkiego ruchu nie ma. No jest dobrze, ja bym to na razie tak zostawił. Oczywiście jak się patrzy na mapkę, to to wszystko jest czerwone, ale to nie są korki, to jest po prostu duży, duży ruch. Co tutaj mamy? Stację kolejową, tak? No dobrze, to tu wam bardzo nie pomogę. Musicie wjechać, ale potem moglibyście jakoś szybciej wyjeżdżać? No oczywiście, że tak. Światła wyłączamy i ustawimy sobie strzałki z kontrolem, żeby z prawego skręcali w prawo, a z lewego jechali prosto. Szukajmy w takim razie kolejnych korków w okolicy. Tutaj nie, to dalej jest takie czerwone. Ja bym chciał coś serio wielkiego. Te drogi to są tak naprawdę puste. Tu jest jakieś skrzyżowanie, jedno, drugie, ale zwykły miejski ruch. Nie, nie, nie. Czymś takim się nie zajmuję, bo jeszcze bardziej zepsuję. Na tym rondzie radzicie sobie pewnie. Tu coś mamy, tak? Jakiś taki wyjazd z takiej strefy leśnej. No, ale jesteście
zablokowani tak naprawdę przez te światła. No to wyłączamy światła, proszę mi tam szybko jechać, dalej wyłączamy te światła, możecie sobie tutaj do miasta szybciej wjeżdżać i tych też się pozbywamy. A zaraz za skrzyżowaniem oczywiście autobus stoi. No niedobrze, niedobrze, tylko gdzie go przesuniemy? Dalej w stronę ronda bez sensu, więc jak już coś, to ja bym chciał mieć ten przystanek tutaj. I ten drugi oczywiście też. I ten niebieski też możemy cofnąć, żeby się dało przesiadać i żeby zaraz za skrzyżowaniem on się nie zatrzymywał. No i raczej to powinno działać. Największe problemy no to mieliśmy tutaj. Teraz ta droga jest pusta. Tu są jeszcze niby jakieś problemy i oczywiście światła w takim miejscu. No to już raczej nawet chyba realistyczne nie jest, żeby w takim lesie jeszcze jakieś światła tutaj stawiać. Coś mi się nie wydaje. Tak to powinno lepiej działać. Jedziemy dalej. Oddalam mapę. Oczywiście dalej jest czerwono, ale coś, co zwraca moją uwagę, to są te samochody w tym miejscu, czyli już kawałek za tym miastem. Co tu się w ogóle dzieje? Czemu wy się tak blokujecie? Problem z wyjazdem czy coś takiego? No nie, wyjechać się powinno dać. Problemy to wy macie tak naprawdę, żeby wjechać na tę drogę, która was prowadzi do tego wyjazdu. No to może niech ten wyjazd będzie troszkę szerszy, na przykład takie dwa pasy. Dalej, mamy tutaj spory ruch, więc cztery pasy niech przechodzą na przykład jakoś tutaj do końca, później. Tędy też dużo ich jeździ, tych traktorów, więc niech cztery pasy będą dotąd. I może jeszcze gdzieś tutaj, na przykład do tego wygięcia, ewentualnie niech to już będzie do skrzyżowania i w takim razie to też poszerzę, żeby tu się już dało jakoś naokoło objechać. Co tu jeszcze mamy? Znaki w ten sposób i co? Główna droga jest tam, gdzie nic nie ma, a ci, co wjeżdżają, mają ustępować pierwszeństwa? Nie, absolutnie nie. Tego też się pozbywam, bo to raczej nie pomoże. No tylko, że ten koreczek nie tylko był tu, tylko też na autostradzie ich trochę jest. Może nie super dużo, ale mogłoby to lepiej działać. Dlatego w tym miejscu proszę mi wjeżdżać na zablokowane, bo dużo się nie dzieje, a chciałbym, żebyście już tam gdzieś byli. Później w tym miejscu dawać wam wjazd na zablokowane. Dobra, jedźcie szybko z autostrady, byleście zjechali. No i może jeszcze jedna taka rzecz, czyli żeby ta droga nie była asymetryczna, bo jak ktoś chce skręcić w prawo, blokuje go ktoś, kto chce jechać na wprost. Takie trochę bez sensu, więc daję taką drogę. Tylko, że oczywiście tutaj jakąś ścieżkę zepsułem. Okej, dajmy ją tak. I oczywiście te strzałki z kontrolem tu ustawiam, żeby nie było jakichś dziwnych ustawień. No i co wy na to? Mamy to pięknie, pięknie puste drogi. No po prostu cudownie. No to zobaczmy, czy coś jeszcze się w tym olbrzymim mieście znajdzie. Popatrzymy może jeszcze po tych kolorach. Tutaj teraz byłem, więc przejeżdżamy w tym kierunku. Tutaj też byliśmy, to jest czerwone, ale tak naprawdę dużo się nie dzieje. W tych strefach pogromca nie jest potrzebny, tu coś jest bardziej czerwonego, ale to też jakiś większy ruch, ewentualnie te światła możemy wyłączyć, tak na wszelki wypadek, ale to tak naprawdę już jest drobiazg. Tu coś bardziej takie czerwone jest, tu jest długa kolejka, też do jakichś świateł, dobra, pozbywam się jednych, pozbywam się drugich. Może to jakoś fajniej zadziała, tu sobie wyjeżdżacie, wiadomo, troszkę trzeba poczekać, zanim się wjedzie na taką główną drogę. To są te ronda, którymi już się zajmowałem na tej strefie przemysłowej, tu wyjeżdżacie ze stacji, to jest normalne, że troszkę czerwone to może być. Co się dzieje tutaj? Jakiś taki zjazd z autostrady i wy się tutaj tak zatrzymujecie, mimo że, no dobra, coś jedzie, ale dziwnie to wygląda, aha, bo tutaj jest stop. Nie, no bez przesady. Poradzą sobie. Wiadomo, nikomu raczej nie przeszkodzą. Więc bez czegoś takiego. To przed chwilą oglądałem. Tutaj są takie lekko czerwone plamy, ale to też nie jest jakiś problem. Wjeżdża dużo ciężarówek tędy, ale to są jakieś porty, więc też nic z tym nie zrobię. No, chcą wjechać, niech wjeżdżają. Ważne, żeby nie korkowali miasta. Potem też jakoś muszą oczywiście wyjechać, ale miasto na tym nie cierpi. Dalej, czy tu się coś dzieje? Absolutnie nie. Po prostu czekamy, aż autobus ruszy z przystanku. Większe problemy są w tych okolicach, aha, ale to jest to takie centrum, gdzie mamy te problemy autobusowe, to znaczy przedtem problemy mieliśmy po tej stronie, teraz widzę, że bardziej w tych okolicach jakieś problemy są. Czy nie mamy tutaj znowu jakoś za dużo tych przystanków? No mamy, tutaj i tutaj takie same przystanki, nie zauważyłem tego wcześniej, mogę w takim razie wszystkie te pousuwać, niech się zatrzymują tylko tam. I mogę też na przykład wyłączyć te światła oraz te światła oraz te światła, żebyście tam szybciej jakoś wjeżdżali. No trochę was tutaj stoi, ty w ogóle nie chcesz jechać, tutaj się zatrzymują przed tym przejściem, a kawałek dalej jest tyle miejsca. Nie, proszę mi tu podjeżdżać, nie blokować całego miasta. I może ja to jednak troszkę porozdzielam, tak jak tutaj, czyli żeby jednak były dwa przystanki, a nie, że wszyscy mi się na tym jednym zatrzymują. Weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to, niech te dwie linie tu się zatrzymują i powinni wtedy dwa razy szybciej wysadzać tych pasażerów. Na razie to zostawię, może jeszcze tutaj wrócimy, a ja szukam kolejnych jakichś poważnych problemów. Co tu się dzieje? Aha, bo wy jedziecie w tamtym kierunku, tu was jakieś światła blokują. Wyłączamy w takim razie światła, a
potem co was blokuje? Halo, czemu ty nie jedziesz? Ty jedziesz prosto. Jedziesz prosto, ale nie jedziesz. Oczywiście znaki pierwszeństwa. Usuwamy je. Może w takim razie ja tutaj też bym to pousuwał. Gdzie to jeszcze mamy? W tym miejscu oraz tutaj. No tak, bo to udaje jakieś takie rondo. Także spróbujemy, jak to się zachowa bez tego. No a teraz przejdźmy sobie dalej, czyli w okolice tego skrzyżowania trzech dróg. Czy ten most jakoś działa? Tak, tutaj wszystko działa. Tu już nic nie muszę zmieniać. Czerwoną drogę mamy w tym miejscu, no ale to znowu dojazd do jakiegoś portu, więc tym nawet się nie będę zajmował. Tu jest wszystko dobrze. To są teraz okolice, od których zaczynaliśmy, czyli takie wielkie skrzyżowanie. Z każdej strony jest stop, ale nawet jakoś to strasznie nie działa. No parę samochodów czeka, co nie? Ale nie ma korków na całe miasto, więc może ja to zostawię w tym stylu, już nie będę tego zmieniał. Ronda, od których zaczynaliśmy, też są piękne. Tam dalej to nie ma nawet za bardzo co zmieniać. Chyba, że jest. No nie wiem, tutaj coś tak stoicie. No ale to jest jakiś przystanek, tylko autobusy tutaj czekają. Nie, 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 ja tego nie tykam. Dużo czerwonego widzę jeszcze na tej wielkiej strefie rolnej, ale czy jest aż tak źle? Tutaj zatrzymujecie się. Czy to są zwykłe światła, czy to są te czasowe? Nie, to są zwykłe. No to w takim razie ja bym wyłączył. Czasowe światła to my mieliśmy w tym miejscu, co nie? I ich nie chciałbym ruszać i one nawet jakoś działają. Z każdej strony trochę samochodów czeka. No dobra, z tej może jakoś dużo. No zobaczymy, zobaczymy, czy coś będzie trzeba z tym robić. To nie są czasowe, ich się pozbywam, tutaj są czasowe. Wy jeszcze jakoś tak niepotrzebnie czekacie, przez takie światła możemy się ich pozbyć, tutaj tego się pozbędę. No ale z tego co patrzę, to te czasowe sygnalizatory nawet dają radę. No dobra, przez chwilę tutaj była taka super długa kolejka, w tym momencie już jej nie ma. Tu troszkę was czeka, aha, i wy wystajecie aż tam. Ale czy to jest na pewno przez te światła? Bo to są samochody, które chcą jechać gdzie? Głównie na wprost, czy na przykład tu stoją też tacy, którzy chcą jechać w lewo, tylko się nie mieszczą. No w tym momencie to oni nawet jakoś spokojnie przejeżdżają i bardziej to ich też blokuje ta droga. Ja bym to może jednak spróbował trochę poszerzyć. Dajmy taką sześciopasmówkę tutaj i też na tym kawałku. Może coś to pomoże i jeszcze chciałbym tutaj sobie z kontrolem kliknąć, żeby te strzałki się porozdzielały. Wszedłem w to menu tej sygnalizacji czasowej i tu jest zielone, a oni i tak się zatrzymują. Halo, halo, to nie działa. To nie działa tak jak powinno. A gdyby włączyć wam w takim razie wszędzie tutaj wjazd na zablokowane skrzyżowanie? Bo skoro to jest sygnalizacja czasowa, to i tak raczej jest zrobiona tak, żeby to było skrzyżowanie bezkolizyjne. A nie ma sensu, że jak jest zielone, to wy się zatrzymujecie i potem się dziwić, czemu oni nie przejeżdżają. No właśnie, w tym jest problem. Gdzie jeszcze mamy tą sygnalizację czasową? Tutaj to było? Tak, to jest tutaj. No to ja w takim razie zapraszam. I jak już kiedyś się nauczę tej sygnalizacji czasowej, no to będzie pewnie też bardzo ważna rzecz, żeby przy okazji ustawiać z każdej strony wjazd na zablokowany. To by było w sumie logiczne. Niefajne rzeczy dzieją się tutaj na tej autostradzie. Taka kolejka nagle do tej drogi i do tych świateł. To znaczy ja tu mogę próbować to trochę poszerzyć, bo mamy tutaj 3 pasy plus 2, później 2 plus 2, potem 4 plus 2, więc może niech to już będzie na przykład na całej tej długości coś takiego, czy to jest jakieś szersze? No tak, bo tutaj mieliśmy 3, no to niech tutaj będą 3 i potem się rozdzielają na te 4. I z tego co też widzę, niefajne rzeczy dzieją się tutaj, czyli znowu zakorkowana autostrada do ronda, na którym się dużo nie dzieje, więc standardowa sztuczka, pozbywamy się takich znaków i dodajemy znaki takie. Dalej, 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 co my tutaj mamy? Wy macie jakiś straszny problem z wyjazdem, ponieważ to rondo i ja chyba nic nie robiłem z tym rondem. No właśnie, pierwsze co Ctrl Shift Click to mogę na pewno kliknąć. No tylko, że jeśli my z tej strony mamy tyle samochodów, to tutaj nie może być tych znaków i tutaj też dałbym ten wjazd na zablokowany. Może na razie nie będę się bawił w te wszystkie prywatne pasy i tak dalej, niech to podziała w ten sposób i może się uda. No dokładnie, to działa. Oni sobie przejechali, uciekli gdzieś tam, widzę jeszcze podobny problem z tej strony, czyli troszkę dużo tych samochodów, także do widzenia tym znakom oraz dzień dobry dla tego znaku. I jeszcze widzę coś na tym rondzie, dokładnie, tutaj też sobie nie radzicie z tymi wjazdami, usuwamy to, dodajemy to. No i cóż, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo dobrze. Jak najbardziej. Mamy tutaj wszędzie duży ruch, ale to jest jak najbardziej normalne. Nie przejmowałbym się już czymś takim. To nie jest coś takiego, że będzie problem, żeby jakaś karetka dojechała, jakiś karawan. No nie, to nie są tego typu korki. To jest zwykły, piękny, duży ruch w dużym, gęstym mieście. Serio, fajne miasto. Wielkie dzięki, Paweł, za podesłanie. Możemy jeszcze sobie tak z góry je pooglądać, już bez włączonej tej nakładki ruchu drogowego, bo ona to tylko nam
tutaj zasłoni, ale widzimy też, że nie ma korków. Nawet lepiej w sumie tak widać, bo tam to by było po prostu czerwone, tak? Czerwone korki, ale w tym mieście nie ma korków. To nie jest miasto tego typu, gdzie walczymy tam o jakieś konkretne procenty, tylko raczej o ogólną przejezdność miasta. Zobaczmy jeszcze tutaj do tego centrum. No, dalej jest niefajnie, ale w sumie też nie ma tragedii. No, jak ktoś się decyduje, żeby przejechać przez centrum, to raczej niech się spodziewa, że tam jakieś autobusy będą i tak dalej, ale później jak już to przejedzie, no to też będzie dobrze. Co tu jeszcze sobie możemy zobaczyć? Te okolice wieżowcowe, no to tu się tak naprawdę dużo nie dzieje, tutaj to przecież nic nie zmieniałem. Problemy były na tej strefie przemysłowej wielkiej, znowu duży ruch, ale to na szczęście wszystko tutaj działa, nie ma tak, że gdzieś nam się jakaś autostrada blokuje czy coś takiego. No tutaj też bardzo, bardzo dużo tych ciężarówek, ale wyjeżdżają z tej stacji, a potem już się jakoś rozjeżdżają i nie ma problemów. Co jeszcze? Tu jakieś strefy, ale to tak naprawdę nic. W tych okolicach nic się nie dzieje. Na tej strefie rolnej to sobie też już poprawiłem. A jeśli komuś zależy na procentach, to w tym momencie mamy ich 76. Na początku mieliśmy 60. A jeśli chodzi o mieszkańców, to przybyły nam 3000. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na kanale, zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, cześć.